badałam u siebie poziom witaminy D3 po paru miesiącach takiego funkcjonowania na słońcu, dbając o dzień i noc, dbając o swoje emocje, pijąc różne zioła i miałam poziom 65. Nie suplementując witaminy D3 regularnie, tylko może przez te parę miesięcy, może ze 3, ze 4 razy posuplementowałam tak, jeśli to poda, jak to Jurek pokazuje, zięba. Tak, jakieś może 50-30 tysięcy ze 2, ze 3 razy. Też witamina D3, ona się kumuluje w naszym organizmie, około 3 tygodni jest. Jeżeli my ją suplementujemy i ona jest, utrzymuje się jej stan około 3 tygodni. Także jeżeli ktoś chce zobaczyć, jak organizm wykorzystuje tą witaminę D3, to nie odstawiamy jej na tydzień czasu, tylko na co najmniej 3 tygodnie odstawiamy i wtedy dopiero badamy ten poziom witaminy D3, jaki mamy w organizmie. Jedna ze znajomych dietetyczek klinicznych napisała mi na Facebooku, bo ja udostępniłam to moje badanie na Facebooku, ona mi napisała, masz super czujne receptory, to jesteś jakiś mutant. Ja odpisałam, to jestem jakiś mutant, bo to każdy z nas jest mutantem w tych czasach, mamy różne mutacje genetyczne. Ja mówię, no to jakiś jestem mutant, wiesz, ale mój mąż też jest mutant, jeszcze lepszy, bo ma 68. To znaczy, że nie to są jakieś predyspozycje genetyczne, tylko po prostu nasze funkcjonowanie pozwoliło nam, że mamy takie wysokie poziomy witaminy D3, bo też robimy rzeczy, które nie powodują stanów zapalnych w naszym organizmie. Bo możemy suplementować czy nie suplementować witaminę D3 na przykład i stosować inne przeciwzapalne substancje, tak jak masło na przykład, którego jemy ogrom w naszym domu, tak? Więc jakby organizm sobie wykorzystuje substancje przeciwzapalne, które mamy w organizmie, nie tylko D3 do gorzenia stanów zapalnych, tylko na przykład cholesterol czy różne inne substancje, które dostarczamy, czy omega-3 na przykład, tak? Bo jemy też ryb dużo. I tak nie boimy się ryb, nie boimy się metali ciężkich, bo stosujemy zioła i różne substancje, które odtruwają nas z metali ciężkich. Co spowodowało to, że taki wysoki poziom, pyta się mnie koleżanka i właśnie zaczęłam się zastanawiać, żeby sobie to wszystko spisać i właśnie mówiłam jej, że między innymi to słońce, gdzie chodzę w ogóle bez okularów słonecznych od lat, chyba że sobie włosy trzymam, bo to tak ładnie wygląda wtedy. Okulary słoneczne rzeczywiście zakładam, jak jadę autem i ładuje mi wschód albo zachód mocno po oczach, to wtedy, ale też wtedy mi nie zależy mi na infraredzie, na wschodzie i zachodzie, tym promieniom infrared podczerwieni, które są ze słońca przeciwzapalne, ale nawet jak nosimy okulary, które nam regulują wzrok, tak jak pani ma czy pan, to one niestety będą blokować infrared. Także jeżeli jesteśmy cały czas w okularach, to tak jakbyśmy w ogóle nie byli na słońcu, jeśli chodzi o wpadanie do oka podczerwieni. Także warto chociaż rano, jeden mój podopieczny mówi, ale ja nic nie widzę. Ja mówię, to proszę iść do stolika rano na taras, bo akurat ma od wschodu. Proszę iść do stolika, zdjąć okulary i się nie ruszać, po prostu sobie odpoczywać tam, tak? Żeby nie iść, żeby się nie przewrócić. Ale naprawdę, słuchajcie, same dwie rzeczy, bo jeszcze masaż nerek, który Wam pokażę, masaż pleców na poziomie nerek i wystawianie się rano na słońce robią niesamowite cuda. I to wtedy jest na stawy, na serce, na sen, na wszystko, co pytają osoby. Dalej właśnie jemy bardzo dużo masła, ale co to znaczy bardzo dużo? My na dwie osoby jemy około pół kostki dziennie, pół kilogramowego masła, to znaczy jakieś 250 gram. Więc ja mówię, jeżeli osoby zaczynają, to żeby jadły około 100 gram masła dobrej jakości, żeby znaleźć albo panią, która robi sama masło, bo tu też znów o to chodzi, żeby masełko było od jak najmniejszej ilości krów. To też o to chodzi tutaj, tak? Jeżeli mamy masło takie przemysłowe, które kupujemy w sklepach, no to proszę sobie wyobrazić, jak te krowy funkcjonują. One są w tych dużych hodowlach, w oborach, prawie nie widzą słońca albo nie widzą w ogóle. I tam jest tak, pozyskiwane od nich mleko i później masło. Oczywiście są traktowane różnymi antybiotykami, różnymi lekami, na zaś też, tak? Więc
proszę kupować masło albo z małych mleczarni, tak jak ta mleczarnia Sławska na przykład, od której ja kupuję masło, która współpracuje z małymi gospodarstwami. I na przykład na mojej wsi, ja jestem przeszczęśliwa, są 4 gospodarstwa, które mają krowy i to jest niesamowite. Już dawno nie widziałam wsi, która tyle krów ma. Więc od takich gospodarstw warto brać mleko i warto brać masło, bo takie mleko, jeżeli nie macie wysokiej nietolerancji, jak sobie ukisicie, to będzie super food dla Was. I takie masełko, tak, bo ono będzie przeciwzapalne. I takie masło, które jest pozyskiwane od krów, które chodzą po słońcu, które jedzą zioła, to sobie wyobraźcie takie masło i od krów, które stoją w oborze, są żywione paszą, pszenicą, kukurydzą, mączkami, jeszcze nie wiadomo czym, tak, jakimiś już kiedyś czytałam, że nawet kośćmi właśnie jakimiś zwierząt innych, bo to trzeba wszystko wykorzystać, to jest dawane do pasz czasem. I nie widzi słońca, więc ile będzie, jak ktoś im mówi, nie, średnia witaminy D w maśle jest bardzo mała, ale kto porównał takie masło i takie masło, tak? A gdzie te biofotony, ta energia słoneczna, która jest? Kochani, wystawiajcie się na słońce, bo to jest tak ważne, że naprawdę sobie nie zdajecie sprawy. Jeżeli zaraz będzie jesień, zaraz będzie zima, co by nie ma słońca, to kupcie sobie lampkę infraredną podczerwień, bo tu o ten infraret nam chodzi, o tą podczerwień, która jest przeciwzapalna. To można kupić czy lampki, czy jak kogoś stać, sobie kupić saunę na infrared, czy kupić żarówkę, która kosztuje 30 chyba złotych, czy 20 parę złotych. Jeżeli macie zwykłą lampkę, tylko zobaczyć, czy gwint jest odpowiedni, bo chyba jest parę gwintów, nie wiem, nie znam się. Ale trzeba zobaczyć taką i naświetlać się rano i wieczorem na przykład, czy nereczki, czy tarczyce, jak ktoś jest chory na tarczycę, czy wątroby, jeżeli ktoś jest chory, jakieś są wirusy, coś się dzieje, czy piersi, jeżeli był nowotwór piersi. Ja w ogóle jestem za tym, żeby wystawiać piersi na słońce, kochane panie, i panowie wystawiają, tak? Ja jestem zafiksowana na temat słońca, jego działania, bardzo dużo o tym czytam, jeżdżę na przeróżne szkolenia, które są w Polsce, ich jest bardzo mało, ale w lipcu byłam na takim szkoleniu, gdzie był Jack Cruz, to jest doktor, neurochirurg amerykański, to jest freak, jeśli chodzi o słońce i wiedzę na ten temat, on jest niesamowity, naprawdę proszę sobie na jego fanpage wejść, on ma dużo filmów na YouTube, Jack Cruz. I on mówi bardzo dużo na ten temat. I on mówi, czemu babę nie wystawiacie? Czemu chowacie te cycki, nie wystawiacie ich na słońce? I nie chodzi tutaj o wystawianie jej na słońce, kiedy są najwięcej jest UVA, UVB, ultrafioletu, kiedy tego najwięcej jest w południe. Nie, znów chodzi o rano. Ona o wschodzie, tak? Ja się bardzo cieszę, że są plaże jak to się nazywa? Naturystów, no. Jak ja tam przechodzę, to zaraz człowiek chce rozebrać wszystko po prostu, tak? Nie mam jeszcze tak odwagi, ale chodzę gdzieś tam sobie w miejscach, gdzie nikt nie widzi, tak? I słuchajcie, i on o tym mówi, i wiecie co? Ja sobie tak myślę, w którejś chwili, matko, teraz nowotwór piersi to jest numer 1 u kobiet. Infrared, podczerwień, nie dość, że jest przeciwzapalna, przeciwbólowa, to jeszcze ten wystawianie się rano na ten infrared, gdzie nie tylko o to chodzi, żeby przeszło to przez oko i później do naszego mózgu, ale też każda komóreczka naszego ciała odbiera te fale, to jeżeli zaczniemy wystawiać piersi rano na słońce, to czy nie zmniejszy się zachorowalność na nowotwory? A co jeżeli tak? No, bo trzeba sobie zacząć zadawać pytanie, czy były takie prace naukowe? Nie wiem. Chociaż wiem, jak są prace naukowe robione. Ale co, jeżeli jest jakaś korelacja, słuchajcie, między tym, że nie wystawiamy tych piersi, a zachorowalnością na nowotwory. Oprócz tego, że nie śpimy dobrze, tak? Za dużo mamy tkanki tłuszczowej, więc jest estrogenozależne też właśnie te hormony. To jest bardzo ważne, nowotwory estrogenozależne, żeby tych estrogenów mieć trochę mniej, bo im mamy więcej ciałka, tym mamy więcej estrogenów. To wszystko, słuchajcie, prawidłowy sen, wystawianie się rano na słońce. Jak ja rozmawiam z osobami dużo starszymi ode mnie, z kobietami na przykład. Ostatnio rozmawiałam z panią 83 lata, no genialna po prostu babeczka. I ona mówi, pani, bo ja mówię, a jak u was było?
jak mnie ciekawi jakiś temat, to pytam starszych osób, jeżeli mam okazję, jak było was z jedzeniem, co was się jadło, jakie tłuszcze i tak dalej. A jak u was było na przykład z tym, czy wyście się wystawiały na przykład na Golasa? Panie, myśmy codziennie gdzieś tam, czy w rzece, czy gdzieś tam na jeziorach. Ludzie się tak nie wstydzili kiedyś, to teraz zrobione z tego takie jakieś tabu dziwne, tak, że to jest i nawet karek i są tam pieniądze, że ktoś tam chodzi. Nie o to chodzi, żebyśmy chodziły na Golasa, tylko chodzi o, żebyśmy gdzieś w tych miejscach takich intymnych, żeby ludzie nie widzieli, żeby wystawić te piersi, kochane panie. Ja naprawdę... Tę pani cycę, tak. Słuchajcie, to jest temat kontrowersyjny bardzo, ale co jeżeli tak? Jeżeli infrared ma takie cudowne działanie przeciwzapalne, tak? Co jeżeli my się zaczniemy wystawiać rano? Zróbcie sobie eksperyment. Wystawiajcie się codziennie rano od godziny 6 do 10, pół godziny, bez filtrów, jak największą część ciała trzeba wystawić, no teraz będzie już niestety trochę deszczowo, ale póki jeszcze jest ciepło. I zobaczcie, jak się zmieni wasze życie. I jeszcze drugą rzecz, masaż nerek, który pokażę. Emilia, mogę cię prosić? Pokażę wam masaż nerek. Patrzcie, bo nie będę powtarzać, to jest bardzo trudny zabieg. Proszę odwróć się tu. Patrzcie. Ósemeczka nieskończoności. Oczywiście idziemy do góry, bo tak są mięśnie, tak ułożone. Więc tak masujemy nereczki. 10 minut wieczorem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Trudny masaż. Słuchajcie, to są banalne zalecenia dla każdego. Wystawić się rano na słońce, bez okularów, bez soczewek, a wieczorem między 17 a 19, bo wtedy jest praca nerek, najbardziej one pracują, ale nawet wieczorem jeszcze połączyć to z olejkami eterycznymi, lawendą, fiołkiem, różą, to jeszcze w zależności, kto jakie ma dolegliwości. Zróbcie eksperyment. Miesiąc czasu wystawienie się na słońce i miesiąc czasu wieczorem 10 minut smarowania sobie, masowania sobie nerek nawzajem z partnerem czy dzieci. Zobaczycie, bo ja mam, słuchajcie, takie feedbacki, że to jest niemożliwe, że ludzie po prostu mówią, że to jest szok. Lepiej śpią, to ich nie boli. Ostatnio mi pisała też na Facebook gdzieś tam, pani Marto, proszę dwa te olejki zamawiam, bo te olejki to jest cud. Ja mówię, nie tyle olejki, tylko ten masaż, ale już nie będę jej tłumaczyć, tak, że to ten masaż, bo dziecko to w ogóle już nie choruje, chodzi do przedszkola i w ogóle nie zachorowało, tak? W zeszłym roku ona co dwa tygodnie dziecko oddawała do domu, bo chorowało cały czas. Ja spokojnie śpię, a męża przestał badać kręgosłup. Ja mówię, ale na męża się mnie zalecali. Ale to tak przy okazji mu zrobiłam, mówi, a co nam zaszkodzi, spróbujemy. I przestał go badać kręgosłup, tak? Sam dotyk jest zbawienny. Nie wystawiamy się na słońce i nie dotykamy się. Więc wróćmy do tego. I zobaczycie, jakie będą efekty. 28 się spotykamy na Roniadzie i powiecie mi, czy coś się zmieniło. Dobra? Dalej, co jeszcze, bo wrócę do tej witaminy D3, tak jest właśnie ze mną, że zaraz mówimy inne rzeczy różne. Po pierwsze, słońce i nieblokowanie tego słońca, żeby weszło do naszego oka poprzez siatkę DNA, przepraszam, DHA, to jest kwas tłuszczowy odzwierzęcy. EPA i DHA to jest omega-3 odzwierzęce. Dlatego jak przestajemy jeść ryby, bo się boimy metali ciężkich, to musimy suplementować EPA i DHA. Ponieważ z tego jest zbudowane oko, zresztą wątroba, serce też. Oko jest zbudowane z kwasów DHA, mózg, no mózg to jest w ogóle DHA. Także musimy suplementować, bo konwersja z kwasów alfa-liponowych, z omega-3 z roślin, tak, jest bardzo niska, to jest jakieś 5%. U kobiet w ciąży, słuchajcie, zmienia się kwas alfa-liponowy w EPA i DHA na poziomie 20-30%. U kobiet w ciąży. Dlaczego? Ponieważ ciąża, dzieciątko potrzebuje bardzo EPA i DHA, szczególnie dla układu nerwowego. Zobaczcie, jak organizm jest mądry. A już tu twierdzi, że my nie potrzebujemy jako osoby dorosłe, bo sobie rybę zjemy przecież. Ale my już ryb nie jemy, bo się boimy. Metali ciężkich. Ja, tak jak mówię, nie boję się metali ciężkich, tylko stosuję różne zioła, które będą chelatować od razu w układzie pokarmowym metale ciężkie. To jest kolendra między innymi.
w ziarku czy w zielu, dobrze sobie zmielić jedno i drugie i zawsze dodawać do ryby, zawsze dodawać do jakichś produktów, czy mięs, czy nawet z puszek, jeżeli ktoś używa jakieś produkty z puszek, tak? Tam, gdzie możemy podejrzewać, że są metale ciężkie. To te rzeczy proszę, tam proszę zawsze dawać sobie tą kolendrę. Oczywiście kwas alfa-liponowy i tak, różne inne są substancje, ale kolendra jest genialna, nie dość, że smaczna jest bardzo też. Więc mówiłam o maśle i staramy się jeść mięso od zwierząt, jeżeli jemy mięso od zwierząt, które chodzi po trawie i jest na słońcu. Tak, to jest kozina, to jest jagnięcina, to jest mięso wołowe. Takie mięsa jemy, albo od kur ze wsi, które gdzieś tam łażą i sobie dziobią cokolwiek. I też jedno gospodarstwo się mnie posłuchało, bardzo się cieszę, dają siemię lniane, słuchajcie, swoim kurkom, zmielone, bo tu o to chodzi, żeby to ono było zmielone, dlatego że, ale to już bardzo dawno widziałam takie badania naukowe, mówił profesor, a to z 13 lat temu, kto, a nawet więcej, słuchajcie, nieistotne kiedy. Bardzo dawno temu to było, naście lat temu na pewno, jak mówił, że badają ilość omega-3 w jajach i w mięsach kur i tego jest coraz mniej co roku, tego omega-3, przeciwzapalnego, odzwierzęcego dla nas też, później my jemy. I temat w ogóle był około chorób psychicznych i w ogóle neurodegeneracyjnych. I między innymi tam profesor właśnie mówił o tym, że nie mamy skąd czerpać EPA i DHA. Tak? Że mamy w rybach, ale już coraz mniej mamy w kurach. Ale teraz, jeżeli damy kurom, bo oni robili takie badania, siemię lniane, ale trzeba je zmielić, żeby one się tam dostały też do tych białeczek i do tych tłuszczy w układzie pokarmowym. Widzicie, już mam kończyć, a ja zaczynam. To okazuje się, że wtedy ilość EPA i DHA w kurach, bo jest lepsza konwersja u zwierząt tych tłuszczy, właśnie kwasów alfa-liponowych do EPA i DHA, jest dużo wyższa. Także jak macie jakieś kurki swoje, to dawajcie im kwasy tłuszczowe. Co jeszcze? Słuchajcie, substancje przeciwzapalne, właśnie takie jak omega-3, bo ja jeżeli suplementuję to omega-3 i kurkuminę, rzeczywiście, a jeżeli piję, to staram się pić różne miksy, dzika róża, jakieś rutynę, resweratrol, kwercytynę, takie ekstrakty z roślin, które są naturalne i sobie wrzucam to do picia, czy magnez sobie też tam daję. Masło oczywiście, wszystkie produkty przeciwzapalne, które są. Także mój organizm jakby nie musi już czerpać tak dużo z tej witaminy D3, pewnie dlatego tak dużo go jest. Wspomaganie pracy żołądka to oczywiście są gorzkie zioła. Ja zioła stosuję do każdego produktu, do każdego pokarmu i też zalecam, czy nawet popić sobie można gorzkie zioła, czy bylice sobie zerwać i sobie popić, nawet jak jesteśmy u kogoś, to żeby nam zaparzył, wystarczy. Jak się objemy u kogoś na przykład, to zapoznajcie się, bylica pospolita, wrzućcie sobie w internet, jak wygląda, no rośnie wszędzie. Jak gdzieś się obżremy, bo jesteśmy na grillu czy gdzieś, po prostu zerwać ją, zaparzyć sobie, od razu lepiej będziemy się czuć, bo ona jest gorzka, schodzi w dół wszystko i posuwa to jedzenie. Gorzkie zioła to są m.in. bertram, piałun, wrotycz, bylica pospolita, mniszek lekarski, wszystkie te astrowaty takie, które są, szanta. Wspomaganie pracy wątroby, dlatego też tą witaminę D mamy wysoko, ponieważ my wspomagamy pracę wątroby poprzez odrzucenie rzeczywiście na przykład białek jajek albo no my nie jemy pszenicy, a chyba że gdzieś jesteśmy, to sobie pozwolimy, tylko jesteśmy na orkiszu cały czas. Na biału rzeczywiście my mało, jeżeli już to kozie, bo ono jest lepiej strawne dla nas, jest w ogóle ciepłe. Także staramy się nie złościć na siebie, to jest jeszcze druga sprawa. Jak jest taki wkurw, to po prostu idziemy na słońce, tam się pomedytujemy, odpoczniemy, czy weźmiemy, poczytamy książkę, albo przytulimy się nawet z takiej złości. Słuchajcie, jak ktoś jest tak strasznie, strasznie zły, to przytulcie go na siłę. Zaraz wymięknie, zobaczycie. Jak się da przytulcie, jak właśnie zadrapie wcześniej. I wspomaganie pracy nerek. Dlaczego? Dlatego, że metabolit 25-OHD3, który badamy ze krwi, później idzie sobie do nerek i tam jest przetwarzany na 1,25-OH i to jest dopiero parathormon, który jest aktywny w naszym organizmie i dopiero ten parathormon pozyskuje każda komóreczka w naszym ciele. To jest bardzo istotne. I to są jakie ziółka? Jest to skrzyp, jest to koper, pokrzywa, szanta, jałowiec. Jałowiec. Dlaczego my dodajemy jałowiec?
Do mięsa. A jałowiec idzie pięknie w układ moczowy, idzie pięknie w układ rodny. Jak jesteśmy tam zimni, jak nam się nic nie chce, jak mąż narzeka, że cały czas nas boli głowa, tak? Jak mamy zimne nogi, to zapaszmy sobie po prostu 5 ziarek jałowca i sobie pijmy go. Jeżeli będziemy pić jałowiec długo, no to wtedy, bo on działa jak antybiotyk, no to wtedy troszeczkę probiotykoterapii trzeba wziąć, tak? Czy porobić sobie zakwas z kapusty, czy z buraka, czy można kupić na przykład, tak? Takie zakwasy, bo też są. Także słuchajcie, jeżeli chcemy, chociażby zobaczcie, tu chodzi o witaminę D3, to my pracując nad naszymi narządami, nad tym jak funkcjonujemy, poprawiliśmy sobie ilość i jakość wchłaniania i wykorzystywania tych substancji przez nasz organizm, zmieniając funkcjonowanie tak naprawdę, a nie suplementując większej ilości witaminy D3. I to jest to samo tu, jeżeli ktoś mi mówi, że ja B-kompleks, albo już dzieciom chcą podawać B-kompleks, po co, jeżeli jeszcze nie znasz tak naprawdę dawek w organizmie, czy mu to potrzeba, czy nie. Ja wiem, że teraz nagminnie jest to zalecane, B-kompleks wszystkim, ale zbadajcie sobie pierw swój poziom homocysteiny, zbadajcie B12, B6, kwas foliowy, zobaczcie, czy on jest przy górnej granicy, są te witaminy, bo bardzo często one są jednak po środku albo przy górnej granicy. Naprawdę, ja nie wiem, czy Robert, słuchajcie, żartował, czy mogę jeszcze gadać, gadam jeszcze w takim razie. Co jeszcze? I suplementacja naturalna, no nie widzicie slajdu, kurczę. Suplementacja naturalna, ja jestem za tym, żeby po pierwsze wprowadzić taką suplementację, jest to oczywiście słońce, tu mówiliśmy już o infraredzie od podczerwieni, o witaminie D3, która będzie lepiej się wchłaniać wtedy, o dbanie o rytm domowy, o sen, chronobiologia, to jest hasło, które sobie proszę poczytać, powietrze i oddychanie, oddychanie, o to jest trzecie ćwiczenie, słuchajcie, powiem wam szybko, bo już Robert idzie, 5 minut, dobra? Dobra, 5 minut mam jeszcze, więc 5 minut w oddychaniu. Żeby znaleźć takie 5 minut w ciągu dnia, u niektórych to będzie rano, jak dadzą dzieci do szkoły, do przedszkola i mają wtedy spokój, tak? U niektórych będzie po południu, a niektórych wieczorem. Po prostu usiąść, wyłączyć wszystkie przeszkadzacze, radio, telewizory, komórki, po prostu powyłączać wszystko. Fajnie, żeby to było na słońcu, na świeżym powietrzu. I po prostu pooddychać, słuchając swojego oddechu. I tak jak, nie wiem, czy robiliśmy ostatnio, zatkajcie uszy sobie teraz i zróbcie wdech nosem. Głośno, nie? Słyszymy? Słyszymy ten oddech. I teraz chodzi o to, żeby po pierwsze robić krótszy wdech. Jak da radę od początku przytrzymać na sekundę, robić bezdech i zrobić dech dłuższy przez usta. Można sobie fajeczkę zrobić przez zęby, dobra? Już możemy opuścić uszki. Żeby zrobić dłuższy wydech, znów przytrzymać sekundkę, zrobić wdech nosem. O co chodzi z tymi uszami? Chodzi o to, że jak coś nas z równowagi wyprowadza, albo nie możemy się skupić na oddechu, bo mamy się skupić na oddechu, to znów zamykamy oczy i zamykamy uszy, bo wtedy słyszymy ten oddech i się skupiamy na tym lepiej. Słuchajcie, 5 minut to będą 3 rzeczy. Wystawienie się na słońce, oddychanie 5 minut i masaż nerek. Ja już będę kończyć. Życzę wam wszystkiego dobrego, jeszcze mam dużo slajdów, ale jak zwykle się rozgadałam. Słuchajcie, 3 fajne rzeczy, które nic was nie kosztują, kosztują tylko wasze poświęcenie czasu, tak? A zobaczycie, jak zmienią wasze życie. Naprawdę, polecam serdecznie. Wszystkiego dobrego.